Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. Chciałbym wyjaśnić, jak działa operacja screw, dostępna z trybu edycji w narzędziach po lewej stronie ekranu. A więc zacznijmy może od jakiegoś prostego obiektu. Dodaję na scenę plane'a. Z tego plane'a usunę dwa wierzchołki, a te dwa, które mam, obrócę w osi X o 90 stopni. Otrzymam wtedy taki stojący słupek, fragment krawędzi. W widoku od przodu włączę sobie panel narzędzi edycyjnych i użyję za chwilę opcji screw. Ale aby to screw działało, chciałbym mieć na początku jakąś geometrię, a więc zróbmy może tak. Wyciągam ekstrudem w osi X fragment tego swojego mesza, aby utworzyć taką płaszczyznę i teraz jedną krawędź stąd, z jego prawej strony, skopiuję przez Shift D i ustawię ją w środku układu współrzędnych. I teraz po zaznaczeniu wszystkiego mogę nacisnąć guzik screw. Screw jest tak zrobione, że działa, tworząc mi coś na kształt takiej śruby. Oczywiście ilość kroków mogę zwiększyć, aby uzyskać łagodniejszy, że tak powiem, kształt, bardziej wygładzony. No i teraz warto wyjaśnić, jak to wszystko działa. Jest to podobne troszeczkę do modyfikatora screw, z tym, że tamten działał na obiekcie, a tutaj modelujemy w trybie edycji wszystkie wierzchołki. Jeżeli chcę, mogę określić środek, w którym następuje transformacja. OK, zostawię na razie 0. Mogę również określić ilość iteracji, co powoduje, że wtedy moja śruba staje się większa. No i mogę jeszcze określić osie, wzdłuż których to nastąpiło, czy ta transformacja. Teraz wyłączyłem wszystkie osie, więc wszystko dzieje się wokół środka. Jeżeli włączę oś X, to będę miał wokół osi X transformację. Widzę, że tu jest oś X, prostopadle. I teraz kręci się wszystko wokół niej i tak dalej. Więc to jest dosyć proste i wyjaśniałem to dokładniej przy omawianiu narzędzia takiego jak spin. To, co tutaj warto wiedzieć, to to, że modyfikator ten, czy też funkcja, aby działać, potrzebuje niestety jakiejś osi z wierzchołków. Dodam teraz plane'a, odsunę go troszkę w trybie edycji. Gdybym chciał wykonać na nim operację screw, no to to tutaj za bardzo nie zadziała. Okazuje się, że musimy mieć jeszcze jakiś łańcuch z połączonych wierzchołków. I ten łańcuch z połączonych wierzchołków można zrobić kopiując sobie jakiś wierzchołek, ustawiając go choćby w taki sposób. Teraz wokół niego nastąpi cała ta operacja screw. Więc w ten sposób można podawać jeszcze taki dodatkowy kierunek, wzdłuż którego następuje obrót, oś obrotu, a ta oś jednocześnie jest ekstrudowana tak jak cała reszta i pozwala stworzyć jakiś taki dzbanek czy coś takiego. OK, tak to wygląda, gdybym dał troszeczkę więcej. Można w ten sposób generować dosyć ciekawy kształt. No i sama operacja nie jest wcale taka trudna. Możemy wykorzystać to oczywiście do generowania różnego rodzaju ślimaków, sprężyn, gwintów w śrubach i tak dalej. OK, dziękuję za uwagę.